Heja, hej, hello ludzie, witam w kolejnych odcinkach Zagrajmy w Gothic 2. Przepraszam, że w poprzednim odcinku się nie pożegnałem, ale musiałem uciąć. Wracam do Garvela. Czy mogę ci jakoś pomóc? Nie. Oczywiście. Muszę się dowiedzieć, co planują palary. Zabić cię. Ciekawe, co tu przybyli. Muszę wiedzieć, czy orkowie faktycznie zamierzają zaatakować. A jeśli tak, to w jakiej odległości od miasta się znajdują? Za tobą! Jeden z tych śmierdzieli podobno pojawił się tuż za miastem. A ty się kąpiesz niby, częściej? Ile możesz. Chcę wiedzieć, ile mam jeszcze czasu na dokończenie budowy okrętu. I tak nie zdążysz. Okej, okay, a więc od Garvela dostajemy quest, by się dowiedzieć jak najwięcej od paladyna, czemu tu są i czy zagraża nam, czy jest zagrożenie ze strony orków. To jest Jack, on daje nam quest quest z bandytami. On przybył z morza i zajął funkcję latarnika na tamtym wzgórzu góry, co widzicie. No trochę dalej niż to wzgórze. Zaatakowali go bandyci i chcę, żeby odzyskać latarnię. Wiele lat temu osiadłem w Kolinic i zająłem się tutejszą latarnią. Gdzie ta rzecz już wyjaśniona, ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być blisko mojego prawdziwego. Nie byłem na długo od wieku. To stary, jesteś jak Gandalf. Ile to jest? O! Może drugi wrzut się trafi. Okej. Okej. A więc już mamy dwa questy, które są na później odkładane. Brahim zajmuje się sprzedażą map. Ja nigdy map nie potrzebowałem, tak naprawdę. W końcu miałem kolegę, internet i porannik, bo oryginalną wersję kupiłem. Ale przywitajmy się. Co tu porabiasz? Co tutaj robisz? Nazywam się Brahim. Zajmuję się sprzedażą Nietosa. Skoro jesteś tu od niedawna, to może potrzebujesz wiadomo. Jak ładnie się odzywasz. A na pewno bardzo być się przyda, zanim poznasz okolice. No sorry, ale ja niestety... A zobaczę. Pokaż mi. Co masz? To przecież nic na... Mam mapę terenów Korinis i mapę miasta Korinis. Przyjdź do mnie później. Na pewno będę miał dla ciebie coś nowego. O, dzięki. Później będzie mieć chyba mapę skarbów i takie tam duprele. Ważna rzecz, ludzie. Okej, udało się. Na tych dachach, tutaj w tym porcie, tylko w Nocy Kruka, czyli w dodatku, znajdują się różne skarby. Na przykład tutaj, w tym miejscu, gdzie stoję, znajduje się zwój z lodową strzałą, zdaje się. Coś w tym stylu. Można znaleźć miód, mieszki ze złotem i takie tam. W podstawce tego nie ma, ale pamiętajcie, że jest w dodatku. To jest Alaric. On organizuje walki. Nie ma swojego miecza, bo oddał go Jorze. W zamian za jakieś pochodnie i inne duperele. Joran nam odda ten miecz za darmo, jeśli zrobimy questa z Rengaru. Zrobiliśmy już. Co to z tym złodziejem? Co tu robisz? To mój dom! Jest. A jeśli pytasz, co robię przez cały dzień, to ci powiem. Wale konia. Organizuję walki. A, byłem blisko. Ty organizujesz walki? Codziennie. Od południa do wieczora. A potem piję w karczmie. Dokładnie tutaj. Za magazynem w dzielnicy bordowej. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Ta, śpisz na tym sznurze tam z boku, tak? Czy na ławce? Mieszkasz za tym magazynem? Nie, sra. To tylko chwilowe. Kiedy będziesz miał tyle złota, co ja, będzie cię stać na trochę luksusu. Ta. Byłem instruktorem musztry w armii, ale rzuciłem to, żeby zaznać przygód i poszukać szczęścia gdzie indziej. I wylądowałeś w porcie. A teraz ugrzęzłem w tej dziurze. Moje ostatnie 100 sztuk złota zniknęło w kieszeniach strażników przy bramie. Przekupstwo. Więc starałem się zdobyć trochę pieniędzy. Musiałem nawet sprzedać swój miecz. O, widzicie. Zasady walki. Jakie są? Całkiem proste. Można używać każdej normalnej broni. Żadnych łuków ani kusz. Bzdura. I żadnej magii. Można używać łuków. Walczymy, dopóki jeden nie padnie.
Chcę z tobą walczyć. Tak naprawdę łuk można używać. Ale trzeba uważać. Chwila, powiem podczas walki. Proszę bardzo. Mamy zakład. Jesteś gotowy? No chodź. No chodź. No to zobaczymy na... Słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Od chwili obecnej będzie... Wszyscy mieszkańcy, którzy... Okay. Daj z siebie wszystko! Okej, coś miałem powiedzieć. Cholera, co miałem powiedzieć? Cholera, zapomniałem. Moja skleroza. A! Że ważne tutaj jest, czym atakujemy wroga. Trzeba mieć na uwagę, że jak się dobije kogoś łukiem bądź kuszą, ogólnie bronią strzelecką, to się go zabija. Nieważne, czy jest takim alerykiem czy bandytą. Natomiast jeśli się będzie walić mieczem, o tak, ciach, ciach, to będzie leżał i po chwili wstanie. No chyba, że jest bandytą, bandyci umierają. Więc trzeba uważać, żeby nie zabić przypadkowo kogoś. Aha, mój łeb. Okej. Chwila. O, stary, masz niezły ciach. No ba. Jak widzę, już wziąłeś swoje złoto. No. Mogłeś zaczekać, aż ci je dam. Dotrzymuję słowa. I jeszcze jedno. Nikt nie rozmawia... Okej, nikt nie rozmawia, co tu się dzieje. Słuchajcie, ty, nie pal. Palenie szkodzi zdrowiu. Chlast. Lorda Hagena, ogłasza się, co następuje. To jest Lucy. Lucy jest najważniejszą postacią w grze. Tak, chcielibyście, kurwa, co? Co jest? Krzak mi zagrodził drogę. Od Alvina mamy kolejnego questa. Ten świr z młotkiem mnie dobija. O kim ty mówisz? Wali cię młotkiem? Nie słyszysz tego walenia? A jak myślisz, kto w porcie przez cały dzień tłucze młotkiem? Bo ja wiem. O tym wariacie Felanie codziennie zabiera ze sobą młotek do szopy. Puk, puk. Okej. Okay. Mogę się zająć Felanem. Chcesz mi pomóc? Nie. A jaki masz w tym interes? Kasa. Ty mi to powiedz. Seks. A. Pieniądze! Dobra, jeśli przestanie walić tym młotkiem, to zapłacę ci 25 sztuk złotych. Aś ty hojny? Ale muszę ci coś powiedzieć. Nie zdołam. Dobra. Co to jest argument, że mogę mieć kłopoty ze strażą? W porcie nie ma straży. Można robić co się chce. No oprócz zabijania. Co? Oh my fucking... Oh my... To jest ten, z Friday'a. Z piątku. Oh my god, owce zabija. Idę stąd. Rzeźnik. Poznaliśmy rzeźnika, słodko. A Felan to Menda. Hej. Co tam przybijesz? Twój łeb. Od wielu dni próbuję naprawiać uszkodzenia dachu. No i dobrze ci idzie. Krokwie dosłownie rozpadają się po ostatnich deszczach. Wkrótce to wszystko zawali mi się na głowę. Wiesz... Jebiąc młotkiem w byle jakie drewno nie naprawisz domu. Przynajmniej moim zdaniem. Teraz każdy już o tym mówi. Stary. Powtórz to. Jebiąc młotkiem o drewno nie naprawisz domu. Stary. O matko. Ej, ty. Mnie to i tak. Możesz na moment przestać przybijać. Właśnie. Nie, muszę to skończyć. O, do toalety, muszę. Po prostu przestań tłuc tym młotkiem, zrozumiano? Bardzo ładnie, proszę. Po prostu przestań mnie wkurzać, zrozumiano? Bo cię podświetlę. Sama widziałam. Ha, podświetliłem cię. O, to bardzo hojnie z twojej strony, ale jeśli chodzi o twoje złoto, to możesz je sobie... No, wiesz, co możesz z nim zrobić. Oh my... Oho. Przestań przybijać albo połamie ci wszystkie kości. To przecież wiadomo. Zapomnij o tym. Chyba, że twoja głowa równie. No chyba ci dam w ryj. Pożałuj. Tam. W sumie to... Daj mu popalić. Pokaż mu. Tu mamy jakiś błąd. Pokaż mu. Ludzie się za głośno wydzierają. O, he hit me. Kurczę. O, ty, on jest dobry. Nie szarżuje jak idiota. Dobra, ale mam sposoby na tych cweli. Siana.
No wreszcie. Taktyka jest łatwa. On musi... On atakuje, po czym my atakujemy. Proste, taki kontratak. On dwa ciosy, ja jeden cios. I tak można większość przeciwników bardziej zaawansowanych. Podoba ci się Alvin? Do Alvina jeszcze nie można zagadać. Pierw do Fellana. Meee.